Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Konferencja prasowa. Święto pluszowego misia. Red Run. W sali kominkowej ratusza odbyła się kolejna konferencja prasowa. Tym razem ratusz przedstawił plan działań promujących Inowrocław. Magistrat chce stworzyć system identyfikacji wizualnej oraz wyremontować punkt informacji turystycznej. Witam Państwa na konferencji prasowej. Tematem dzisiejszego spotkania jest promocja Inowrocławia. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze pomysły na kolejny okres i myślimy, że to nie będzie tylko na chwilę, ale już na dłuższy czas. Przede wszystkim pierwszy temat to stworzenie marki turystycznej, marki promocyjnej miasta Inowrocławia. Planujemy wykonać to z tego rocznego budżetu i stworzyć system identyfikacji wizualnej. Panie Prezydencie, proszę. Miasto Inowrocław jest miastem nowoczesnym, miastem rozwijającym się. W związku z tym i musimy dostosowywać się do tych zmieniających się warunków w zakresie identyfikacji wizualnej. To, że mamy olbrzymi potencjał turystyczny, to, że jesteśmy rozwijającym się miastem, to wszystko powinny uwzględnić elementy systemu identyfikacji wizualnej. Ja dziękuję tutaj pani naczelnik za wyjście z inicjatywą i przygotowanie tejże wstępnej koncepcji, w oparciu o którą zamierzamy ten nowy system identyfikacji wdrożyć w Inowrocławiu. Szczegóły poda za chwileczkę pani naczelnik, bo jesteśmy w bardzo ważnym w tej chwili momencie uruchamiania procedur, które mają doprowadzić nas do tego, żebyśmy promowali się jako miasto w oparciu o najbardziej przekonywujące i najpiękniejsze, najlepsze elementy systemu wizualizacji. Dziękuję, panie prezydencie. Tak jak pan prezydent wspomniał, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla miasta ma przede wszystkim pomóc w promocji, w postrzeganiu Inowrocławia jako miasta rozwijającego się, miasta smart city, a jednocześnie przekazując graficznie, wizualnie to, co mamy do zaproponowania turystom, czyli nasz potencjał turystyczny. Taki system identyfikacji powinien wskazywać również na to, że do Inowrocławia przyjeżdża coraz więcej turystów. Mamy się czym pochwalić. Dlatego sama marka na pewno będzie związana z potencjałem turystycznym. W ramach opracowania takiego systemu identyfikacji wizualnej są zazwyczaj kilka elementów. Przede wszystkim jest to logotyp miasta, czyli znak wizualny, po którym od razu rozpoznamy, że chodzi o Inowrocław i wskażemy potencjalnemu podróżującemu, turyście, to, co warto zobaczyć w Inowrocławiu. Chcielibyśmy, żeby firma, która będzie wykonywała takie zadanie, opracowała również hasło promocyjne. Do tej pory posługiwaliśmy się wieloma hasłami, czy to Inowrocław, weź głęboki oddech, lubię tu być. Mamy sporo haseł, ale takie spójne, które mogłoby współgrać oczywiście z logotypem, ze znakiem Inowrocławia, chcielibyśmy opracować. Bo nie zamykamy się, jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Nowe pomysły, nie wyklucza to oczywiście pozostałych haseł, które będziemy nadal wykorzystywać, bo oczywiście w zależności od kontekstu i sytuacji możemy promować miasto w różny sposób. Mamy też w ramach danego przetargu do zrobienia księgę znaku. I to już jest taki bardzo techniczny dokument, który reguluje wszystkie kwestie związane z tym, jak powinno się używać już przygotowanego logotypu, czyli jakich czcionek użyć, jakich kolorów powinny być, jakie kolory powinny być użyte do danego projektu.
Te wszystkie elementy chcielibyśmy, żeby używały również nasze instytucje podległe, te, z którymi współpracujemy, bo dzięki temu stworzymy efekty synergii. W dzisiejszych czasach i w kontekście marketingu, promocji jest to bardzo ważne. Chociażby ze względu na to, że w ten sposób uświadamiamy nie tylko naszych mieszkańców i nie tylko czujemy te, jakiś związek z Inowrocławiem, ale również na zewnątrz możemy pokazać Inowrocław właśnie nie tylko poprzez promocję miasta, ale też promocję organizacji różnych imprez, czy to sportowych, czy kulturalnych, czy realizację kolejnych inwestycji. A mamy takie możliwości? Przecież proszę popatrzeć na chociażby bibliotekę i zadania, jakie realizuje poprzez liczne swoje imprezy, spotkania, poprzez Kujawskie Centrum Kultury, poprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale również i spółki miejskie. Każda z tych instytucji lub też z tych spółek ma duży potencjał w zakresie promocji miasta i mamy wrażenie, że nie w pełni jeszcze jest wykorzystywany, a przynajmniej może być lepiej wykorzystany, i dlatego te działania podejmujemy. Tak jak pan prezydent powiedział, stworzymy system identyfikacji wizualnej, którą będą się posługiwały wszystkie nasze instytucje. Jeśli oczywiście uda nam się rozstrzygnąć w właściwym czasie przetarg i takie zadanie zlecić tym, którzy się zgłoszą. To do końca tego roku. Mamy nadzieję, że tak się też stanie. Bo pieniążki pani naczelnik zabezpieczyła z tegorocznego budżetu. Nie ma żadnych problemów w ten sposób od strony finansowej. Stwarzamy sobie narzędzie do promocji, które później będziemy w kolejnych latach wykorzystywać. Jeszcze tylko dodam krótko, co powinien jeszcze zrobić wykonawca. Chcielibyśmy, żeby była to oczywiście firma z doświadczeniem, która już przygotowała tego typu projekty. Będzie brane właśnie pod uwagę też przykłady, które wykonawca, potencjalny wykonawca przedstawi. To również będzie wpływało na ocenę i kryteria danego wniosku. Dzisiaj myślę, że ogłosimy przetarg, jeśli nie dzisiaj, w najbliższych kilku dniach. No i później będziemy Państwa oczywiście informować o tym, jak ta sprawa dalej jest załatwiona. Jest załatwiona, oczywiście. Proszę Państwa, teraz powiem to, czego nie wypadało Pani Naczelnik tutaj powiedzieć. Zdradzę Państwu, niech się Pani Naczelnik nie obrazi na mnie, bo jak się obrazi, to będzie źle. Dla mnie. Oczywiście. Ale ta inicjatywa, z jaką tutaj Pani wyszła, to wynik jej doświadczeń za chwilę 12-miesięcznych w pracy na stanowisku naczelnika Wydziału nie tylko kultury, ale w końcu promocji również i komunikacji społecznej. To jest wynik doświadczeń, dyskusji, rozmów i bardzo dobrze, że coś nowego wprowadzimy w tym obszarze, bo Inowrocław potrzebuje również pewnego ożywienia i nowych form promocji miasta. I z tego miejsca serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Kolejny temat, bardzo mocno związany z tym, co planujemy zrobić również z identyfikacją wizualną. Chcielibyśmy Państwu przedstawić wizualizację jednego z ważniejszych miejsc z punktu widzenia turystów i miasta takiego atrakcyjnego turystycznie, bo to właśnie tam mieszkańcy szukają materiałów, a turyści pierwsze kroki właśnie tam kierują, jeśli przyjeżdżają do danego miasta. Czyli Królówka i punkt informacji turystycznej. Na pewno zwrócili Państwo uwagę, że kamienica przy ulicy Królowej Jadwigi 3 jest już od zewnątrz odnowiona, została wykonana elewacja budynku, dzięki czemu już z zewnątrz jest bardzo atrakcyjnie, a za chwilę mamy nadzieję, że będzie również tak w środku. Tak jest. A co będzie w środku? Proszę popatrzeć.
Proszę. Proszę Państwa, stoję w tej chwili przy witrynie, przy oknie i przy wejściu jednocześnie do pomieszczenia, które wygląda zupełnie inaczej. To jest coś innego niż w tej chwili. Jeżeli Państwo chcecie, porównajcie po wyjściu z konferencji prasowej, jak wygląda pomieszczenie obecnie. W tej chwili. To jest zupełnie inny świat. To jest piękny punkt informacji turystycznej, na który to Inowrocław oczekiwał od lat. To jest wejście w ten prawdziwy XXI wiek. Pozostawiamy kantor oczywiście, to co się rzuca w oczy, natomiast wszystko pozostałe to jest tu nowe. Tu będzie mapa Inowrocławia po lewej stronie. Na tej wizualizacji nie macie Państwo jeszcze mapy umieszczonej. Z najważniejszymi miejscami, które z punktu widzenia osoby odwiedzającej nas są istotne. Mamy nowoczesny design, mamy świetnie dobrane kolory, kolorystyka jest tu świetnie dobrana, meble oczywiście. To, co wyróżnia miasto Herb, punkt informacji turystycznej miasta Inowrocławia, oświetlenie dyskretne. I proszę popatrzeć, łącznie z tymi schodami na pierwsze wejście. Całość świetnie się komponuje. To nie jest komfort, to nie jest komfortowe wyposażenie. To jest nowoczesne. To jest skromne, ale nowoczesne, czyste, piękne, przyciągające wzrok. Ładne miejsce. Przy ulicy Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, punkt informacji turystycznej, miejski punkt informacji turystycznej, właśnie taki powinien być. Czysty, estetyczny, nowoczesny, żeby każdy, kto do nas przyjedzie, bez względu na to, czy to z Warszawy, czy z Katowic, z Nowego Jorku, Londynu, czy z Barcelony, to po wejściu do tego punktu uzyskał informacje na każdy temat, jaki oczekuje, nowoczesną, piękny miejsce. Jeżeli zmieniamy miasto, zmieniamy Inowrocław, to już musimy pomyśleć o tym, o czym wspomniałem przed chwilą. A tutaj mamy ujęcie z drugiej strony, strony schodów, jakby w kierunku tutaj okna i dalej wejścia. Bardzo chętnie wysłuchamy Państwa opinii na ten temat i wierzę w to głęboko, że ta koncepcja się Państwu spodoba. I że będziecie naszymi koalicjantami, sojusznikami w przekazywaniu tej informacji do mieszkańców Inowrocławia. To z jednej strony. A z drugiej strony moje osobiste pragnienie jest takie, żeby po wykonaniu tego tak to pięknie wyglądało, jak w tej chwili wygląda. Inowrocław już po raz 15 obchodził Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji w hali widowiskowo-sportowej odbyła się niezwykle widowiskowa uroczystość. Przedszkolaki z niepublicznego przedszkola Miś w towarzystwie pluszaków porwały kilkusetosobową publiczność w niezwykłą podróż po całym świecie. Uroczystość uświetniły też występy tancerzy ze szkoły tańca Raz, Dwa, Trzy. 15. edycja tego wydarzenia. Oczywiście już od wielu lat zapraszamy dzieci z zaprzyjaźnionych z nami przedszkoli i szkół na obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym roku nasz miś ma 15 urodziny. Nie mogło obyć się bez prezentów, nie mogło obyć się bez gromkiego 100 lat, które śpiewała cała hala. A jak wygląda cały program? Co w tym roku przygotowaliście? W tym roku przygotowaliśmy widowisko muzyczno-taneczne Dzieci Świata. Utworzyliśmy koła olimpijskie, które symbolizowały kontynenty, a my tam zabraliśmy wszystkich w taneczną podróż. Red Run zakończył tegoroczny cykl kolorowych biegów w Inowrocławiu. Jesienna aura nie odstraszyła biegaczy. Ostatnia w tym roku odsłona kolorowego cyklu Four Colors za nami. Zgromadziła blisko 650 biegaczy. Trasa biegu wiodła ze Stadionu Miejskiego imienia Inowrocławskich Olimpijczyków przez Park Solankowy. Biegacze rywalizowali na dwóch dystansach. Imprezie towarzyszył Festiwal Biegów Dzieci. Na 5 kilometrów zwyciężył Paweł Świątkowski z Trzemeszna z czasem 16 minut 52 sekundy. Zmarznięty, ale chyba bardzo szczęśliwy. Paweł Świątkowski, zwycięzca biegu na 5. No zdecydowanie tak. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, ale
Nie ma słabej pogody, nie? No gdyby to był bieg rozgrywany wczoraj, to byłoby chyba strasznie. Powiem panu, ja nie jestem z tych, co narzekają, także każda pogoda jest dobra, więc nie ma problemu. Jak pan wpadał tutaj na metę, to powiedział pan od razu, że rywale nie dali tutaj spokojnie sobie pobiec. No w tym roku byłem tutaj 3 razy drugi, więc dzisiaj byłem przekonany, że też będę drugi, więc tylko czekałem aż zostanę wyprzedzony przed metą, ale dzisiaj się udało dobiec na pierwszym miejscu, także cieszymy się bardzo. No bo myśmy nie widzieli, jak to było na trasie. Prowadził pan długo, czy też to pan gonił? Zostawałem zdecydowanie 5-6 miejsce, dopiero w okolicach 3 kilometra udało mi się dogonić grupę. Także byłem przekonany, że dzisiaj nie damy rady, ale udało się, więc jest okej. Czyli oni byli zdziwieni, jak ich pan na samym końcu prześcignął? No myślę, że nie, to trzeba ich pytać. Kwestia dnia. Dzisiaj mi się udało, następnym razem komuś innemu, prawda? To może lubi pan biegać po prostu w chłodne dni? Pogoda jest mi naprawdę bez znaczenia. Cieszymy się, że możemy w ogóle się ruszać i wszystkim tego samego życzę. Jest pan strzemeczny? Jak to się stało, że pan tutaj polubił ten kolorowy bieg w Inowrocławiu? Teraz w przypadku się tutaj pojawiłem, bardzo mi się spodobała organizacja, różne trasy, także naprawdę no super, będę przyjeżdżał na pewno. Najszybszy inowrocławianin Leszek Kmita przebiegł 5 km w czasie 17 minut i 27 sekund i zajął 6 miejsce. A wśród pań Sylwia Nawrocka z Inowrocławia zajęła 40 miejsce z czasem 21 minut 16 sekund. Waldek, gdyby wczoraj był bieg, to byłoby chyba ciężko. Troszeczkę wczoraj przymroziło, ale dzisiaj chyba pozwoliło to wam na dosyć dobrą frekwencję. Tak, no byłem wczoraj przerażony pogodą, bo rzeczywiście było nie dosyć, że było zimno, to jeszcze wiatr potęgował, mróz. Dzisiaj na szczęście aura okazała się dla nas łaskawa i warunki są wręcz idealne do biegania, także fajnie. Ponad 600 biegaczy wystartowało dzisiaj. Jak na tą porę roku jest, myślę, że to sporym sukcesem. Ten bieg dzisiejszy ma też swój taki aspekt charytatywny, prawda? Tak, na tym biegu włączyliśmy się w akcję wspierania Tymka Jankowskiego. Potrzebuje zbiera pieniążki na operację rączek, to jest 3,5-letni chłopiec. Bardzo żywe, fajne dziecko, powinniśmy mu pomóc. Oprócz tego organizuje 6 grudnia tutaj na stadionie w Inowrocławiu sztafetę charytatywną dla pomocy dla Tymka Jankowskiego, gdzie chcemy wybiegać mu ten prezent. Serdecznie wszystkich zapraszam na tą sztafetę. Każdy może się włączyć, każdy może przyjść na stadion. Im więcej nas przyjdzie, tym więcej zbierzemy pieniędzy. Szykujemy sporo atrakcji. Będą losy, gdzie każdy los wygrywa. Sztafety 3-osobowe z wpisowym w całości przeznaczonym dla Tymka. Także myślę, że będzie fajna zabawa, a możemy temu chłopcu naprawdę pomóc. I kończy się cykl tegoroczny 2019 kolorowego biegania, ale biegacze nie wyszają butów na kołku. No tak, jeszcze wyszedłem z taką inicjatywą, żeby ten jeden jeszcze mikołajkowy bieg zorganizować, typowo charytatywny bieg. Także jeszcze po prostu zachęcam wszystkim, żeby nie odkładali butów do szaf, tylko przytrzymali je do tego 6 grudnia i 6 grudnia jeszcze raz założyli i pobiegali razem z nami. A potem już oczywiście kolejna edycja cyklu 2020. Tak, już jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnej edycji jubileuszowej, bo to będzie 5. edycja. Terminy biegów już są znane, zaczynamy 19 kwietnia. Będzie troszeczkę zmian, przede wszystkim zmieni się w biegach dziecięcych dużo, ponieważ od kategorii 400 metrów dzieci będą biegały też mini cykl Four Colors, gdzie też za udział w trzech edycjach będą nagradzane na końcu finale Four Colors, także to się zmieni. Pozostałe rzeczy utrzymujemy na razie w tej samej tonacji, czyli 5-10 km. Tak jak było, tak jest. Nie zwiększamy. To jest fajna formuła. Ta impreza zresztą ma na celu przede wszystkim to, żeby zachęcić do biegania, także u nas nie ma limitów czasowych. Każdy może przyjść nawet przetruchtać czy przemaszerować klikami i dobrze się bawić. Jesteśmy dla biegaczy, tworzymy ten cykl dla biegaczy i stąd po prostu tak utrzymujemy tą formułę przez te lata. No, przeszczęśliwy jest zwycięzca biegu na 5 km, bo w poprzednich 3 edycjach był drugi i dzisiaj wreszcie zwyciężył w 4. ostatniej edycji. No to jest jeden z tych zawodników, którzy bardzo chętnie wracają do Inowrocławia. Mamy bardzo dużą grupę takich zawodników, którzy przyjeżdżają, bo jest u nas fajnie, jest ta miła, fajna atmosfera i te biegi się podobają. On za cel postawił sobie, żeby w końcu wygrać. No i udało mu się w tym roku. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Na 10 km wygrał Adrian Przybyła z Iławy z czasem 33 minuty 42 sekundy, a najszybszy inowrocławianin Tomasz Kubiak był 14 z czasem 39 minut i 46 sekund. Pomysłodawcą i dyrektorem biegu jest Waldemar Kwiatkowski.